Dobry wieczór, Michał Kaczmarek. Zaczynamy nasze kolejne spotkanie w programie Studio w Szczecinie.pl. Zgodnie z zapowiedzią, naszym dzisiejszym gościem jest Lidia Rogaś, zastępca prezydenta Szczecina. Witam Państwa. Dodam, że od 1 czerwca, a więc można powiedzieć, że na świeżo pani prezydent przyjęła zaproszenie do naszego studia. Tym więc bardziej czekamy na Wasze pytania, komentarze, wiadomości i wszelkie inne rzeczy, o które chcielibyście panią prezydent zapytać. Ja mam tych pytań na kartce chyba ze 30, a więc liczę, że Wy dołożycie swoje i że tak nam pani prezydent te kilkanaście najbliższych minut minie. Na początek chyba powinienem zacząć od przywitania. Witamy w wielkiej polityce. Nie jestem politykiem. Ojej, nie jestem taka politykiem. Odważna deklaracja na pierwsze zdanie tak, naszej rozmowy. Tak, i myślę, że raczej chodzi tutaj o wykonywanie pewnych zadań, o intensywną pracę, oczywiście na rzecz miasta, co w jakiś tam sposób około polityki się dzieje, ale nie czuję się politykiem. A to może dlatego, że pani jest prezydentem od 6 dni. Może da pani sobie trochę czasu, żeby dać odważne deklaracje. Jakby prezydent Trzystek powiedział, pani prezydent, Rada Miasta, trzeba wystartować, to co by pani powiedziała? Oj, to bym się musiała bardzo poważnie zastanowić. Bo w poprzedniej kadencji, pamiętam, że wiceprezydenci chyba też z automatu musieli wystartować. Nie wiem, czy musieli, ale chyba nie wszyscy startowali. Wszyscy. Wszyscy. Z różnych opcji. No, czy no, z Prawa i Sprawiedliwości, to startowali z Prawa i Sprawiedliwości, ale i prezydent Wacińkiewicz, i prezydent Przepiera, i prezydent Soska, i prezydent Trzystek startowali. Na razie takich zapowiedzi nie było, takich ustaleń nie było. To ja odpuszczę pani dzisiaj politykę. Bardzo proszę. Następnym razem spotkamy, to będziemy trochę więcej o polityce. Dzisiaj będziemy rozmawiać głównie o tych rzeczach, które dotyczą bezpośrednio pani podwórka kompetencyjnego. Jakich wydarzeń kulturalnych pani w mieście brakuje najbardziej? Od pewnego czasu chyba mi już tych wydarzeń aż tak nie brakuje. Myślę, że pod tym względem Szczecin od ładnych kilku lat bardzo się zmienił i koncerty w Filharmonii rewelacyjne i różne wydarzenia, naprawdę bardzo ciekawe. Także myślę, że jest sobotnie wieczory, kiedy sprawdzamy w gazecie, co się będzie w Szczecinie działo, czasami trudno wybrać. Ma pani jakiś pomysł na taki autorski repertuar wydarzeniowy, jeżeli chodzi o kulturę? No bo to nie jest pani standardowa zakres obowiązków dotychczas wykonywany, więc rozumiem, że teraz od czerwca wchodząc w tą działkę kulturalną też będzie pani musiała jakieś przesegregowanie wydarzeń zrobić. Na pewno nie będzie przesegregowania w tym momencie, dlatego że te działania wszystkie już są w trakcie przygotowań i to bardzo intensywnych, więc jakakolwiek zmiana w połowie roku, zwłaszcza budżetowego, bo to też planowanie finansowania tych wydarzeń, nie jest chyba nawet możliwa. Poza tym na razie nie widzę takiej potrzeby, bo tak jak mówię, mi akurat wydarzenia kulturalne w mieście zaspokajają moje potrzeby, tak bym powiedziała. Powiedzmy tak, ja się nie spodziewałem, że pani powie nagle, że odwołuje to, co się tam w sierpniu miało zadziać, bo to się pewnie nie stanie. Ale rok 2023 budżetowo pewnie będzie planowany lada moment, a więc pewnie jakaś taka wiwisekcja tego, co się wydarzyło, co się może wydarzyć albo co się nie wydarzy, pewnie będzie się w pani wydziale działa. Myślę, że to zależy również od reakcji widzów. Bo każdy z nas ma jakieś swoje gusty. Jeden woli teatr, drugi muzykę. Jeden muzykę rockową, a drugi disco polo. Ważne jest to, żeby trafić w gusty odbiorców i żeby ta oferta była na tyle różnorodna, żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Jeżeli chodzi o kulturę, to taka pierwsza rzecz, która trafiła do pani na biurku w tym temacie, to jaki to był temat? Dofinansowanie Filharmonii. O proszę. Czyli Filharmonia potrzebuje więcej pieniędzy. Tak, był tam kupowany, to już drugi etap też pewnych działań, sprzęt taki audiowizualny, nowoczesny, który pozwoli jeszcze bardziej uatrakcyjnić spektakle i przedstawienia. I podpisała pani, będzie więcej pieniędzy dla Filharmonii. Tak. Inne instytucje też... Tak, tak jak mówię, to jest nie taka nie tego typu sytuacja, że przychodzą, bo nagle okazało się, że ktoś nowy i można poprosić o więcej, można poprosić o coś innego. Tak jak powiedziałam, te wszystkie działania są w toku i planowane wcześniej. To akurat była pierwsza taka umowa, którą podpisałam. Bo kultura generalnie na początku roku budżetowego, kiedy prezydent Trzystek zapowiadał oszczędności, no poszła na takie najszersze cięcie. Rozumiem, że teraz trzeba to znowu w jakiś sposób racjonalizować. Czy może to nadal jest taki plan zaciskania pasa?
Na razie jeszcze nie przystąpiliśmy do takiego szczegółowego planowania budżetu, natomiast z całą pewnością pierwsze rozmowy, pierwsze ustalenia były takie, że najpierw należy określić dochody miasta, żebyśmy wiedzieli w ogóle, jaką kwotą dysponujemy i na co nas stać. Fryderyki wrócą w przyszłym roku? Trudno powiedzieć, to wszystko zależy od budżetu. To jest jednak dość kosztowna impreza, więc nie odpowiem ani tak, ani nie w tym momencie. A chciałaby pani? To wszystko zależy od tego, na co nas będzie stać. Na pewno budżet będzie bardzo trudny, na pewno dochody miasta maleją, a wydatki bardzo rosną. Utrzymanie wszystkich instytucji, w mojej sferze o tym się mogę wypowiadać, i instytucji kultury, i oświaty potężnej w naszym mieście, chociażby przez koszty energii, bardzo, bardzo wzrosły. Pyromagic? Nie w tym roku, bo wiem, że nie będzie w przyszłym. Jeżeli będzie nas na to stać, to myślę, że tak, bo to atrakcyjna dla naszego miasta impreza. The Tolshoy Places 2023. Rozumiem, że tu już też pani musi te budżety zacząć powoli szykować. Tak, jak powiedziałam, w zależności od tego, na co nas będzie stać, jak będą wyglądały dochody miasta, będziemy musieli podzielić te pieniądze tak, żeby starczyło i na kulturę, i na takie bardzo powszednie potrzeby, powiedziałabym. Dodam, że naszym gościem jest dzisiaj pani Lidia Rogaś, nowy zastępca prezydenta Szczecina. To jest czas na wasze pytania. Przed naszą rozmową, kiedy zapowiadaliśmy, że pani będzie naszym gościem, od razu rozdzwoniły się do mnie telefony od znajomych pracowników socjalnych, z którymi miałem okazję przygotowywać materiały na nasz portal trochę wcześniej. I oni mnie koniecznie prosili, żebym zadał pani pytanie, czy pani w przeciwieństwie do prezydenta Soski będzie z nimi rozmawiać? Ja generalnie z ludźmi rozmawiam. Byłam kilkanaście lat dyrektorem Wydziału Oświaty i moim sposobem współpracy z dyrektorami szkół, a było ich momentami 200, w tej chwili po reformie 147, to była właśnie rozmowa. Wiem, że z różnych punktów widzenia, z różnych poziomów inaczej widać pewne sprawy, a ważne jest to, żeby usłyszeć również to, co mówi ta druga strona. I na pewno takie rozmowy będą. Czy punkt widzenia pracowników socjalnych jest przede wszystkim punktem widzenia tego druczka wypłatowego, który otrzymują, nie wiem, czy 25 czy 10, nie znam państwa specyfiki wypłatowej, ale jak tam na tym druczku jest 2300 zł na rękę, to chyba już innej perspektywy widzenia tego tematu nie ma. To jest dużo szerszy problem. Ja oczywiście zgadzam się z tym, że są to wynagrodzenia żenująco niskie. Natomiast musimy mieć świadomość, że chyba moment podwyższania gwałtownego i w innej formule minimalnej krajowej spowodował, że w ogóle wynagrodzenia bardzo się spłaszczyły, mówiąc kolokwialnie. Mało tego, mogę powiedzieć o szkolnictwie, bo dość mocno w tych tematach do tej pory się obracałam, brakuje pracowników również. I to nie tylko tych za te najniższe wynagrodzenia, ale w ogóle brakuje ludzi do pracy. Natomiast wracając do tematu, no zdecydowanie są to bardzo niskie wynagrodzenia. Przed nami jeszcze kolejny problem, bo najniższa krajowa znowu wzrośnie i to znowu bardzo mocno. I o to też miałem panią zapytać. 3383 zł, jeżeli się nie mylę, od stycznia 2023, potem od lipca 3450. To jest duża kwota, więc pytanie brzmi, czy państwo jako miasto będziecie tylko i wyłącznie iść za tym, co rząd każe, czy może jeszcze wcześniej jakieś rozmowy z pracownikami socjalnymi będą, na przykład na jesień? Tego typu negocjacje i rozmowy zazwyczaj prowadzi pan sekretarz i myślę, że z tego powodu nie uczestniczył w tych negocjacjach prezydent Soska. Natomiast problem jest bardziej złożony, bo mówimy tutaj o podwyższeniu tej minimalnej krajowej, ale są również osoby, które zarabiają parę złotych więcej niż ta minimalna i ta rządowa regulacja już ich nie dotyczy. W mieście musimy o wszystkich naszych pracowników zadbać i już pierwsze rozmowy z panią skarbnik były czynione na ten temat, żeby w pierwszej kolejności również zabezpieczyć dość pokaźną kwotę właśnie na te regulacje rządowe, ale również na dodatkowe regulacje, które będą niezbędne. Trochę już mówi pani jak polityk.
Trochę już pani mówi, jak powiedzieć, że trzeba zadbać o wszystkich pracowników w mieście, jakbym słyszał wcześniejszych moich rozmówców. Tylko że boję się, że te słowa jednak mimo wszystko nie usatysfakcjonują pracowników socjalnych, którzy, jak pani wie, już wspólnie z Solidarnością, razem z Kołatkami, z Grzechotkami pod Urzędem Miasta protestowali. Domyślam się, że pani raczej by ich pod swoim gabinetem nie chciała spotkać. Przyznam panu szczerze, że przez 16 chyba lat zarządzania nie spotkałam się z taką sytuacją, żeby pod moim gabinetem stał ktoś z Kołatkami, bo tak jak powiedziałam, ja z ludźmi staram się rozmawiać i myślę, że to jest lepsza metoda. Tu nie chodzi o jakąś eskalację żądań, tylko o po prostu normalną rozmowę i zrozumienie tych ludzi. Ale jak oni powiedzą, pani prezydent, tysiaka brutto chcemy, bo inaczej będziemy żyć niegodnie, to co pani wtedy im powie? Myślę, że to chyba nie jest dobry moment do rozpoczynania rozmów, bo tysiak brutto to jednak dość dużo. I znowu zarzuci mi pan, że mówię jak polityk, ale wiele osób chciałoby tego tysiaka brutto. Ja rozumiem, też, że to jest bardzo specyficzna praca, bardzo niewdzięczna przy tym wszystkim. Ciężka, emocjonalnie bardzo obciążająca. I na pewno ta grupa zasługuje na uwagę, zasługuje na rozmowy, zasługuje na dostrzeżenie. Natomiast jest spora grupa jeszcze w innych sferach, również takich pracowników, którzy mają podobne zarobki. Czyli rozumiem, że miasto na podwyżkę płacy minimalnej już się szykuje i dzisiejsza wiadomość, czyli oficjalne rządowe potwierdzenie, spowodowało pewną mobilizację w państwa szeregach. To nie dzisiejsze potwierdzenie, to były wcześniejsze zapowiedzi, to było też dostrzeżenie konieczności regulacji wynagrodzeń, bo tak bym to raczej nazwała. I jeszcze ten budżet nie zaczął powstawać. Lada moment te rozmowy budżetowe, już takie konkretne, będą się toczyły, natomiast wiem z rozmów z panią skarbnik, z panem prezydentem, że priorytetem było zabezpieczenie dość pokaźnej kwoty. Problem polega na tym również, że tych pracowników z tą minimalną pensją, z tym takim żenująco niskim, jak pan powiedział, wynagrodzeniem, jest bardzo dużo w mieście. Nie powiedziałem tak chyba. To chyba pani powiedziała. Nie, pan powiedział. Powiedziałem tak? Tak. Obejrzymy to później. Obejrzymy. Ale na pewno pani użyła tego już po raz drugi. Zapamiętałem, to trudno się z panią nie zgodzić, pani prezydent. No i wybił mnie pan z toku. Jest ich bardzo dużo. I nawet drobna kwota dla pojedynczego pracownika w takiej skali osób, przy tej liczbie osób, przeradza się w miliony. Pani prezydent, pytanie od naszego widza. Liczę, że będzie ich więcej, bo na razie rzeczywiście te pytania dotyczyły głównie sfery socjalnej. Pan Adam pyta, czy pani prezydent wie, kiedy i gdzie zostanie wybudowane przedszkole na Gumieńcach? Budowa ma się zakończyć do 15 lipca. Czy po niekorzystnym rozstrzygnięciu GDOŚ miasto wycofało się z decyzji o budowie? To chyba chodzi o Przygodną, jeżeli się nie mylę. Chodzi o Przygodną i w tej chwili mocno zawieszone są te prace, ale to nie moja sfera. Wydatki majątkowe, remontowe i inwestycyjne podlegają pod innego prezydenta. To nie było nawet pod dyrektorem Wydziału Oświaty. Został wyłączony, powstało biuro, Wydział Inwestycji tym się zajmuje. Także w szczegółach nie powiem, ale mocno utrudniły nam te wszystkie decyzje. Przedszkole już by stało. Pani prezydent, teraz zatrzymując się na moment przy tematach edukacyjnych, jak wygląda przygotowanie do nowego roku szkolnego, bo to jest taki czas trudny, dlatego że po pierwsze jest pewne nadłożenie się roczników, ale też no, nie da się ukryć, że mamy 104 bodajże dzień wojny w Ukrainie, co też w jakiś sposób na pewno na państwa planowanie musi się przekładać. Ostatnio sporo tych trudnych lat w oświacie było. Natomiast zdecydowanie nakładają nam się dwa dość poważne problemy. Po pierwsze, w wyniku tego, że połowa rocznika sześcioletnich dzieci wiele, wiele lat temu poszła do pierwszej klasy, mamy w tej chwili pierwszy wysyp takiego półtora rocznika, to jest tak jak mniej więcej około 3000 uczniów kandydowało do szkół ponadpodstawowych, w tej chwili będzie około 4,5 i za rok pojawi się znowu taki zwiększony rocznik. Musimy planować już perspektywicznie z dużym wyprzedzeniem, ponieważ ci uczniowie będą przez 4 lata w tej chwili w liceach i przez 5 lat w technikach, więc planowanie liczby miejsc jest na pewno trudne i myśmy to zaczęli 2 lata temu.
a przygotowywać szkoły na przyjęcie zwiększonej liczby uczniów jeszcze wcześniej. Natomiast nałożyła nam się na to fala emigrantów z Ukrainy. Od końcówki lutego do Szczecina, do szczecińskich szkół przyjęto około 3000 uczniów. To wydaje się w skali makro niewiele, natomiast w przeliczeniu takim bardziej obrazowym to można powiedzieć, że to są 4 bardzo duże szkoły. To tak jakbyśmy musieli wybudować 4 dodatkowe duże szkoły. Nie małe liceum, ale 4 duże podstawówki. I pani prezydent, co więc od września musi zrobić Urząd Miasta, żeby pomieścić dodatkowych uczniów, a jednocześnie, żeby nie spowodować, że mieszkańcy Szczecina, którzy już wcześniej często zwracali uwagę, że na przykład ta rejonizacja jest dla nich mało korzystna i że te dzieci im się nie mieszczą, nie czuli się sfrustrowani tym, że no, nasi goście z Ukrainy w jakiś sposób im zabierają miejsca na przykład? Myślę, że do takiej sytuacji w przypadku szkół ponadpodstawowych nie dojdzie, ponieważ na to wszystko nakłada nam się jeszcze jeden problem. Żeby uczeń był przyjęty do szkoły ponadpodstawowej, musi mieć świadectwo ukończenia szkoły podstawowej, na którym będą oceny, które są przeliczane na punkty, i musi mieć zdany egzamin gimnazjalny. Jest spora grupa dzieci z Ukrainy, które nie trafiły do polskiego systemu. Uczą się w tej chwili zdalnie jeszcze w swoich ukraińskich szkołach. Nie wiadomo, jakie będą mieli świadectwa, natomiast na pewno w tym procesie rekrutacji, takim typowym dla polskiej szkoły, nie będą mogły brać te dzieci udziału. One będą przyjmowane już po zakończeniu rekrutacji. Ale rozumiem, że abstrahując, czy one będą zdawały nasze egzaminy, czy będą brały udział w naszej rekrutacji, efekt może być taki, że no, w ławce naszej od września siedzieć będą. I jeżeli tego miejsca będzie za mało, no to co miasto wtedy będzie musiało zrobić? Chodziło mi o to, że nie zabiorą miejsc polskim dzieci, polskim dzieciom w procesie rekrutacji, bo nie będą najczęściej brały w tej rekrutacji udziału. A może się okazać, natomiast że mimo rekrutacji będą, musimy będą się uczyć. Liczyć, tak, musimy się liczyć z tym, że jednak klasy będą dużo liczniejsze. I tak naprawdę wybieranie mniejszego zła. Gdzie powstaną więc klasy modułowe, albo czy macie państwo w planach już lokowanie tych obiektów pozaszkolnych na przykład, albo zaadoptowanie obiektów szkolnych nie będących klasami na obiekty będące klasami? To nie jest takie proste. To jest pomysł, który fajnie wygląda na papierze, ale musimy pamiętać o tym, że jednak szkoła musi spełniać jako budynek, musi spełniać dość restrykcyjne wymogi. One zostały trochę złagodzone na ten okres takiego zwiększonego naboru, natomiast nadal muszą być zachowane zasady bezpieczeństwa, zasady przeciwpożarowe. Także naprawdę tych budynków szkolnych po prostu nie ma. My tych przestrzeni szkolnych nie mamy. Nie mamy ich również dlatego, że cały system tworzenia tych lokali szkolnych, tak bym to nazwała, trochę nam zaburzyła reforma. Sam fakt, że z 3-letniego liceum stworzyło się liceum 4-letnie, już powoduje, że o jeden rocznik uczniów w tym budynku jest więcej, a one były jednak przystosowane do mniejszej grupy uczniów. Pani prezydent, ja w takim razie, może ja trochę nie rozumiem, może pani mi to wyjaśni naszym widzom przy okazji. Jeżeli nie ma jak tego zrobić, to co miasto zrobi? Mówię o budynkach. Tak. Mówię o dodatkowych, wolnych budynkach, które byłyby przeznaczone na taką właśnie inną lokalizację prowadzenia lekcji. To nie jest takie proste technicznie. Natomiast zdecydowanie musimy się liczyć z tym, że klasy w szkołach ponadpodstawowych będą liczniejsze niż do tej pory. To już nie będzie po 26 uczniów, w niektórych szkołach było 30. Musimy się liczyć z tym, że ta 30 magiczna zostanie w wielu szkołach przekroczona. Natomiast tworzenie dodatkowych klas byłoby chyba gorszym rozwiązaniem, bo wtedy wchodzilibyśmy w dwuzmianowość, co w przypadku ucznia liceum czy technikum nie jest dobrym rozwiązaniem, bo tych godzin lekcyjnych jest tyle, że gdyby jeszcze miała być dwuzmianowa nauka, to wówczas uczniowie uczyliby się do późnych godzin wieczornych, co nigdy nie jest korzystne dla ucznia. Pani Teresa pyta, jak zamierza pani podnieść poziom edukacji w naszym mieście, bo w ostatnich latach jest on na bardzo niskim poziomie. Surowa ocena. Tu niestety, ale niewłaściwa ocena, ponieważ bardzo często, i chciałabym to sprostować, krążą takie dwa mity o
szkolnictwie szczecińskim, czy w ogóle o systemie edukacji szczecińskiej. Niskie wyniki, owszem, województwo zachodniopomorskie. Sam Szczecin jako miasto ma naprawdę niezłe wyniki. One są wyższe od wyników województwa, okręgu, bo to tak w tym systemie egzaminacyjnym jest liczone, również od średniej krajowej. Jesteśmy porównywalni z innymi dużymi miastami i naprawdę Szczecin nie ma się czego wstydzić. Wyniki są w Szczecinie dobre. I drugi mit, od razu tak sobie tu nawiążę, chociaż proszę pytania bardzo. Nie było, to również informacja taka krążąca obiegowa, że nie ma miejsc w przedszkolu. Od 6 lat bodajże wszystkie dzieci kandydujące do edukacji przedszkolnej znajdują miejsce w oddziale przedszkolnym, w przedszkolu lub w szkole podstawowej. Oczywiście nie zawsze to jest tak, że to jest to pierwsze wybrane przez rodzica przedszkole, natomiast nie jest możliwa w ogóle taka sytuacja, żeby dziecko, które kandydowało w procesie rekrutacji, nie znalazło miejsca w przedszkolu. Robi się to poprzez wskazania po zamknięciu tego pierwszego etapu rekrutacji, poprzez wskazania każdemu dziecku. Rozumiem, że ma pani jako osoba, która przez wiele lat zarządzała systemem oświatowym w mieście, teraz taką ambicję, że jako wiceprezydent być może będzie miała jeszcze więcej do powiedzenia, stąd na przykład być może ilość miejsc w przedszkolach jeszcze należałoby zwiększyć, żeby no, nie było tak, że ci, którzy chcą trafić do innego okręgu, trafiają ostatecznie do innego. Dostosowujemy liczbę miejsc do potrzeb. Mamy dzięki elektronicznemu systemowi rekrutacji możliwość bardzo wnikliwych analiz liczby kandydatów, również migracji uczniów czy dzieci, wychowanków w tym wypadku na każdym poziomie, od przedszkola po szkołę ponadpodstawową i na bieżąco dostosowujemy tą liczbę miejsc. Nie jest to możliwe w konkretnych placówkach. To też sytuacja taka, że co roku to się trochę zmienia. Mieliśmy takie bardzo duże zainteresowanie tymi przedszkolami, bodajże 2 lata temu zostały rozbudowane, wybudowane właściwie przy przedszkolach istniejących w 4 miejscach, 4 piękne, nowe, ogromne przedszkola. I początkowo zastanawiałam się, czy uda nam się te placówki wypełnić. Okazało się, że zainteresowanie rodziców jest ogromne. Wybory rodziców też możemy obserwować. Czy wybierają placówkę blisko miejsca zamieszkania, czy raczej blisko miejsca pracy. I do tego staramy się tą ofertę dostosować, przy czym tak jak mówię, no, nie zawsze jest to ten pierwszy, najważniejszy wybór rodzica, przy czym wskazując miejsce w przedszkolu staramy się przynajmniej, żeby to było na przykład na trasie między domem a Najdłużej jest teraz na Gumieńcach, rozumiem. Na Gumieńcach jest trudno, stąd pomysł sprzed paru lat, żeby na Przygodnej wybudować przedszkole w pierwszej kolejności, bo to była najważniejsza potrzeba, ale też musimy pamiętać o tym, że okolice Gumieniec to przedszkole, które też stosunkowo niedawno powstało w budynku po byłym gimnazjum, który został dostosowany na Mikołajczyka i nie jest to może przedszkole na Gumieńcach, ale najbardziej na trasie, powiedzmy, o tak, z Gumieniec do centrum miasta, również na ulicy Jodłowej, przepraszam, to jest to samo, bo to jest na Mikołajczyka, na Franciszka Gila, co również jakoś na trasie między domem a pracą mogłoby się znajdować, powstało ogromne przedszkole, także staramy się jakoś rozładować tą sytuację, no mocno, mocno utrudniona jest ona przez to, że przedszkole na Przygodnej niestety nie może być jeszcze w tej chwili wybudowane. Pani prezydent, to pytanie od pana Michała. Dlaczego wiele rodzin dostało odmowy przyjęcia dzieci do przedszkola pierwszego wyboru, a także drugiego? Z rozmów z rodzicami wynika, że jest wiele takich rodzin i czekają na informację, że ich dzieci będą przydzielane z urzędu. Oj, to by wymagało dużo dłuższej wypowiedzi i wynika to z ustawowego systemu naboru do przedszkoli. Podstawowym i właściwie jedynym kryterium przyjęcia do przedszkola jest liczba punktów. Przy czym są 2 rodzaje tych punktów. To są kryteria ministerialne, które są bardzo wysoko punktowane. To między innymi wielodzietność, samotna matka czy samotne rodzicielstwo, niepełnosprawność kandydata bądź jakiegokolwiek członka rodziny. I te dzieci mają bezwzględną
bezwzględne pierwszeństwo. System punktowania odgórny, ustawowy jest tak ustawiony, że te dzieci są przyjmowane jakby poza kolejnością. Zdarza się tak, że tych dzieci jest tak dużo, że wypełniają wszystkie wolne miejsca w danym przedszkolu, przez co no niestety nawet rodzic, który wskazał jako pierwszy wybór i ma tych punktów dodatkowych dość sporo, ma już zablokowane te miejsca. Wskazywanie z urzędu brzmi brzydko, natomiast nie ma innej możliwości, bo to też reguluje przepis. Również mowa w przepisie, w ustawie jest o tym, że nie można przyjąć do przedszkola dziecka z mniejszą liczbą punktów, a w przypadku, jeżeli są tak zwane punkty na granicy, czyli na przykład 10 dzieci z równą liczbą punktów, a tylko 8 miejsc, nie można w żaden sposób zastosować dodatkowych kryteriów. I stąd właśnie taka formuła. I jeszcze jest pytanie od pana Pawła. Czy grupy przedszkolne będą rozszerzone do liczby 30 dzieci? Nie ma takiej możliwości prawnej. Nadal obowiązuje przepis, że grupa w przedszkolu może liczyć nie więcej niż 25 osób. Powinno być 26, bo dzieci chodzą parami, więc to taki trochę niefortunny przepis. Natomiast jest to bardzo restrykcyjny przepis, którego nie wolno przekroczyć. Ze względu na uchodźców z Ukrainy zmieniono przepis, że można zwiększyć o 2 dzieci bodajże albo 3 w grupie przedszkolnej, ale mogą to być tylko osoby, które przekroczyły polsko-ukraińską granicę po 24 lutego. Szanowni widzowie portalu w Szczecinie.pl, to jest nasze spotkanie w programie Studio w Szczecinie.pl. Naszym gościem jest Lidia Rogaś, nowa zastępca prezydenta Szczecina Piotra Trzystka. Ja mam jeszcze tylko 2 tematy, a więc czekamy na wasze komentarze, czekamy na wasze wiadomości. Możecie wciąż do naszej dyskusji się przyłączać, czy to w tematach socjalnych, czy edukacyjnych, czy kulturalnych, czy sportowych. Pani prezydent, taka ciekawa burza ostatnio w mediach wybucha. Pewnie to do pani już też dotarło. Przyznaję szczerze, że zastanawiałem się, czy z panią o tym porozmawiać, ale jak już przeczytałem chyba 4 doniesienie prasowe na ten temat, to pomyślałem, że jest pani w studiu, to zapytam. O gender swap, czy pani słyszała, w liceum ogólnokształcącym numer 11 w Szczecinie? Myślę, że jest to bardziej burza medialna niż faktycznie jakieś istotne wydarzenie. Ale pani prezydent, no, kurator oświaty chce kontroli. Radni chcą interwencji prezydenta, radni Prawa i Sprawiedliwości, dodam. A więc nawet jeżeli to jest burza medialna, no to ona na pewno o Urząd Miasta już zahacza albo zaraz zahaczy. Oczywiście. Nie mówię, że to zupełnie nie nasza sprawa. Istnieje bardzo ścisły podział kompetencji w ustawie Prawo oświatowe. Od spraw wychowawczych, a to jest tego typu sprawa, jest nadzór pedagogiczny, czyli pani kurator, stąd zapowiedziana przez panią kurator kontrola właśnie przez ten urząd powinna być przeprowadzona. Zasada jest również taka, że jeżeli jeden organ prowadzi kontrolę, no to drugi już równoległej prowadzić nie będzie. Natomiast znam sprawę. Widziałam wyjaśnienia samorządu, widziałam wyjaśnienia uczniów. Również rozmawiałam z dyrektorem. Do dyrektora szkoły nie wpłynęła ani jedna skarga bądź uwaga, ani od rodziców, ani od uczniów. To skąd to zamieszanie? Był to prawdopodobnie telefon jednej mamy do radia i stąd zrobiła się, dlatego powiedziałam o burzy medialnej. Natomiast chciałabym wyjaśnić, jak to wygląda od strony szkoły, bo zawsze staram się wysłuchać wszystkich stron. Uczniowie przenieśli Dzień Wagarowicza z pierwszego dnia wiosny gdzieś w okolice Dnia Dziecka i poprosili dyrektora o taki trochę mniej formalny, bardziej zabawowy dzień, taki luźniejszy, swobodniejszy dzień w szkole, tak jak piszą uczniowie z samorządu i również uczniowie liceum, którzy podpisali się pod tym pismem do dyrektora. Chodziło im po prostu o zabawę, o taką właśnie swobodniejszą atmosferę. Natomiast no, myślę, że na razie bym tego nie postrzegała w postaci jakiejś walki ideologicznej, bo absolutnie od tego uczniowie się odżegnują. Nie taki był ich zamiar. Natomiast Dzień Wagarowicza zawsze wiązał się z jakąś tam zamianą ról. To się wymieniali uczniowie między szkołami, wymieniali się uczniowie między klasami. Czasem to była zamiana roli nauczyciel-uczeń. W tym wypadku również polegało to na przebierankach. Była to bardzo niewielka grupa uczniów
I myślę, że trochę wyolbrzymiamy, doszukując się w tym takiej mocno ideologicznej zasady. Myślę, że radni reagują w ten sposób, że usłyszeli doniesienie medialne, więc próbują się dowiedzieć, o co chodziło. Czyli młode umysły nie zostały zbrukane w liceum numer 11 w Szczecinie. To pan powiedział. Nie zostały zbrukane. Zadałem pytanie. Nie zostały zbrukane. Myślę, że nie zostały zbrukane. Natomiast myślę, że to też, skoro już się wydarzyło taka burza medialna, to myślę, że to też dobry moment, żeby porozmawiać z uczniami o zasadach tolerancji, o poszanowaniu drugiego człowieka. Być może będzie jeszcze z tego wyniknie coś dobrego. Zamykając ten temat, czyli rozumiem, że pani jako zastępca prezydenta i osoba, która w edukacji spędziła wiele lat, no, nie uważa, żeby to był powód, żeby dzwonić w dzwon i że... Zdecydowanie nie. Oczywiście, jeżeli kontrola przeprowadzona przez Urząd Kuratora wykaże nieprawidłowości i wskaże zalecenia, na pewno będziemy pilnowali, żeby one były zrealizowane. Natomiast na razie nie bijmy w dzwony. Pani prezydent, tematy sportowe na koniec. Dwa moje szybkie pytania. Co dalej z torem kolarskim? Ja pytałem o to prezydenta Soskę jakoś 2 miesiące temu tutaj, kiedy jeszcze była, no nie powiem głęboka zima, ale na pewno nie było tak pięknie jak teraz i wtedy była mowa, że tor będzie wyłączony, na co grupy sportowe trenujące na torze zareagowały tak, że my nie będziemy mieli jak trenować naszych kadr. Domyślam się, że to się nie zmieniło. Na razie wiem tylko tyle, że faktycznie z torem kolarskim jest jakiś problem techniczny, budowlany, natomiast jeszcze nie wgryzłam się aż tak w tematy tego typu, żebym potrafiła odpowiedzieć. Czyli jak się po wakacjach spotkamy, to pogadamy o torze kolarskim. Myślę, że sprawa się rozwiąże. Czy ma pani jakiś pomysł na szersze niż tylko sportowe wykorzystanie stadionu Pogoni Szczecin, który ma być wybudowany, który jest już właściwie wybudowany i lada moment pewnie będzie pod pani jurysdykcją? Jeszcze na razie nie jest oddany do użytku. Jeszcze nie nastąpiło oficjalne otwarcie. Wiem, że również jest... W tej chwili prowadzony przetarg na firmę, która zajmie się i promocją, i szukaniem sponsorów, i wykorzystaniem stadionu do innych form poza meczami Pogoni. To jest możliwe według pani? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Jest to obiekt, który na pewno będzie bardzo kosztowny. W związku z tym organizowanie czy wykorzystywanie tego obiektu jeszcze do innych celów, przy czym musimy pamiętać, że jednak murawa jest dość cenna, jest to stadion piłkarski, więc musiałyby to być takie zadania, które... Ja się zastanawiam, jak można to jeszcze ten obiekt wykorzystać. To nie było wcale podchwytliwe pytanie, ale ja naprawdę się zastanawiam, jak można tam jeszcze wykorzystać ten obiekt. Inaczej. Na pewno duża część będzie taka szkoleniowa, w tym również dla młodzieży. Pani prezydent, dużo ma pani tych instytucji takich kubaturowych pod sobą, bo teraz będzie stadion piłkarski, Słowianin, dzisiaj wjecha za Wisła, Netto Arena, prawda, bo to też kultura, czyli Żegluga Szczecińska, Teatr Letni i to wszystko gdzieś tam orbituje wokół bardzo podobnych tematów. Czy pani się nie obawia, że za moment te instytucje będą się kanibalizować w jakiś sposób? Myślę, że nie, bo jednak zwróćmy uwagę na to, że to jakby troszeczkę inne dziedziny sztuki. Inne wydarzenia będą się działy w Teatrze Letnim, a inne w teatrze. W Netto Arenie zagra kabaret i w Teatrze Letnim też zagra kabaret. W Teatrze Letnim zagra Dawid Podsiadło i w Netto Arenie też gra Dawid Podsiadło. Czy to nie jest tak, że za moment naprawdę miasto będzie miało bardzo dużo podobnych do siebie funkcyjnie obiektów, tylko w innych lokalizacjach? Aż tak identycznych nie, być może faktycznie podobnych, ale myślę, że to jest dobre, że mamy aż tak dużą bazę obiektów z dziedziny kultury. Naszym gościem w programie Studio w Szczecinie.pl była dzisiaj Lidia Rograś, zastępca prezydenta Szczecina od już prawie tygodnia. Pani prezydent, dziękuję, że pani przyjęła zaproszenie. Dziękuję. Ja też dziękuję, że wy przyjęliście zaproszenie, drodzy widzowie, i mogliśmy sobie dzisiaj podyskutować o ważnych dla miasta sprawach. Zachęcam was na bieżąco do śledzenia naszego portalu. I kłaniam się nisko. Michał Kaczmarek, dobranoc.